Mam przyjemność dzisiaj zaprezentować Państwu jeden z moich cykli Ogrodowa 1. Na ten cykl składają się fotografie, które opowiadają o życiu, o pracy w ostatniej kopalni węgla kamiennego w Zagłębiu, kopalni Kazimierz Juliusz w Sosnowcu. W całym Zagłębiu Dąbrowskim tych kopalni było bodajże 14. Dzisiaj już nie została ani jedna. Ostatnia, która działała, to była właśnie kopalnia Kazimierz Juliusz. To była kopalnia, która w sumie stworzyła, można tak powiedzieć, dzielnicę Kazimierz. Dzielnicę, która jest oddalona od centrum Sosnowca, ale stworzyła się tam wokół tej kopalni bardzo ciekawa społeczność, która tą kopalnię budowała, pracowała później z dziada pradziada i żyła tą kopalnią. Była to nieduża kopalnia węgla kamiennego, tam się wszyscy znali. To wszystko wpłynęło na sposób fotografowania, to wszystko wpłynęło na to, w jaki sposób pokazywałem też tych ludzi. Kierowałem się też przede wszystkim tym, że ważne były dla mnie wypowiedzi tych ludzi. Te wypowiedzi użyłem i poprzeplatałem razem ze zdjęciami i to jest historia, którą opowiedziałem, ale przede wszystkim dałem się wypowiedzieć ludziom, którzy tam pracowali i to jest historia opowiedziana przede wszystkim ich ustami, ich oczami.